Przywitanie starych znajomych i my witamy się z Państwem. Kaziu po raz kolejny, a po raz pierwszy Legia Korona, 25. kolejka. Na to spotkanie zapraszają Kazimierz Węgrzyn i Jacek Laskowski. Zapraszamy z pustego stadionu Legii. Już Państwo doskonale o wszystkim wiedzą. Ten stadion na ten mecz został zamknięty, podobnie jak stadion Lecha na mecz jutrzejszy. Przysięgam, że jestem weteranem, idę o zakład meczów komentowanych na pustych stadionach. I nie jestem absolutnie tego zwolennikiem tej metody walki z chuliganami. Jest to coś podłego i grać, i komentować mecze na pustym stadionie. Ale biorąc pod uwagę to, co usłyszałem ze strony naszego środowiska, ze strony związku, klubów, władz miast w ciągu tych ostatnich trzech dni po wydarzeniach w Bydgoszczy, to jest to taki potok głupot i hipokryzji, że naprawdę nie dziwię się, że siedzimy dzisiaj na pustym, zamkniętym stadionie. Dwie rzeczy rzucają się od razu w oczy. Pierwsza to oczywiście nikt nie jest winny, bo Kaziu, nie znaleźliśmy nikogo w ciągu tych trzech dni. Kto by powiedział, tak, to jest moja wina. Nikt. Tak, ja myślałem, że to wszystko, co się działo do tej pory z bandytyzmem na stadionach, wynika z biedy, czyli biedne stadiony, brak monitoringu. Natomiast dzisiaj mamy wszystko, mamy piękne stadiony, mamy monitoring. Kluby są, przynajmniej te, które budują stadiony nowe, już bogate i stać na to, żeby mieć ten dobry monitoring. Nie możemy złapać właściwie garstki przed okolicą. A druga rzecz to jest taka, że wszyscy się mają dobrze. Proszę zwrócić uwagę, proszę posłuchać prezydenta Poznania, proszę posłuchać przedstawicieli klubu. Wszyscy mają się dobrze, jest wszystko okej. Okay. Nic złego na żadnym stadionie się nie stało, jest naprawdę rewelacyjnie. Tak samo i w Związku, w Polskim Związku Piłki Nożnej. Policja ma się doskonale, też ci, którzy prosili władze klubów o zdjęcie zakazów stadionowych, a teraz zamykają te stadiony. Wszyscy mają się doskonale i wszystkim tego dobrego samopoczucia serdecznie gratuluję. Dwie małe puenty, a w zasadzie jedna jest taka, że dzisiaj na pustym stadionie Kaziu Węgrzyn przed chwilą przechodził przez płot, ponieważ ktoś zamknął bramkę, którą można przejść z płyty tutaj na stanowisko komentatorskie. Czyli może jednak, kurczę, nie jest tak wszystko w porządku. Ale teraz już przechodzimy do meczu, przechodzimy do składów, w jakich rozpoczną ten mecz oba zespoły. Najpierw Korona. W bramce Zbigniew Małkowski, w obronie z czwórką Erdani, 5 Aleksander Wukowicz, 6 Paweł Golański, 15 Jacek Markiewicz, 16 Diandra Dina, 18 Tomasz Lisowski, 20 Maciej Korzym, 22 Grzegorz Lech, 23 Andrzej Niedzielan i 27 po raz drugi w wyjściowym składzie Korony Brazylijczyk Dirceu. Na pewno ważny mecz dla Wukowicza, dla Korzyma, którzy tutaj trochę czasu spędzili w Warszawie. No jednak no, na pewno to, co powiedziałeś, bez kibiców, to na pewno nie będzie tej atmosfery. Oni tego tak aż bardzo nie będą odczuwać. Na ławce rezerwowych Korony dziś oglądamy Szamotulskiego, kolejnego byłego legionistę, Sandera Puriego, Jovanovicia, Janczyka, następnego byłego gracza Legii, Cebulę, Bąka i Tataja. Kogo zabraknie, Sobolewski i Stano pauzują za kartki. Stano wypada tym samym z grupy piłkarzy, którzy do tej pory grali wszystkie mecze od pierwszej do ostatniej minuty. Poniżej lista kontuzjowanych. Pora na Legię. W bramce Wojciech Skaba. Z piątką Janusz Gol, 9 Manu, 11. Po raz pierwszy tej wiosny Tomasz Kiełbowicz, 16. Ariel Borysiuk, 17 Marcin Komorowski, 18 Michał Kucharczyk, 21 Iwica Brdoliak, 25 Jakub Brzeźniczak, 27 Alejandro Cabral i 33 po raz pierwszy w wyjściowym składzie w meczu ligowym Michał Żyro. Myślę, że bardzo dobra wiadomość dla kibiców Legii, dla drużyny Legii, to jest powrót Kiełbowicza. Dlaczego? Dlatego, że to jest piłkarz, który doskonale potrafi wrzucić tą piłkę z boku boiska i myślę, że dzisiaj możemy liczyć na kilka takich rajdów lewą stroną i kilka dobrych wrzutek właśnie z tej lewej strony. Na ławce rezerwowych Legii dzisiaj Antolowicz, Kelchar, Wawrzyniak, Szałachowski, Rybus, Radowicz i Ogbukę. Natomiast poza ławką Jędrzejczyk pauzujący za kartki, Ciniama, Astis, Czoto, czyli dwaj podstawowi stoperzy. Też wątpliwości co do możliwości występu w dzisiejszym meczu były co do Kubnika. Tak to wszystko wygląda na pusty stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Za chwilę wyjdą zespoły Legii i Korony. Po raz 10 zmierzą się ze sobą w Ekstraklasie. Na tym stadionie Korona przegrała wszystkie swoje mecze z Legią.
0 do 1, 0 do 3, 0 do 2 i 2 do 5. Jedyne zwycięstwa, dwa odniesione w Kielcach. A ostatnio Legia notuje serię czterech kolejnych zwycięstw nad Koroną. Ostatnie mecz, jaki Koronie udało się z Legią zdobyć jakiekolwiek punkty, to miał miejsce już dosyć dawno temu, w 2007 roku. Wówczas Korona wygrała 1-0 po bramce Grzegorza Bonina 21 września 2007 roku. Adam Leczmański, sędzia z Bydgoszczy, poprowadzi to spotkanie. To jest dla niego 13 mecz w tym sezonie, 37 w Ekstraklasie. Pan Adam ma 30 lat, pozdrawiam małżonka. Już nigdy więcej pan Adama nie postarzy, obiecuję. Pierwszy raz sędziuje w tym sezonie Legii. Jeśli chodzi o mecze ligowe, prowadził mecz półfinałowy Pucharu Polski. Legia Ruch sędziował również mecz Korony z Jagiellonią Białystok. Pomagać panu Adamowi Leczmańskiemu będą Maciej Daszkiewicz, Przemysław Głowacki. Sędzią technicznym będzie Andrzej Meller, delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Żelula, a obserwatorem sędziów Janusz Heinderek. Ivica Wrdoliak, Edi Andradina, dwóch obcokrajowców będących kapitanami swoich zespołów. Dziś oglądamy też taką ciekawą rzecz, że Ivica Wrdoliak odbierał Puchar Polski we wtorek. Natomiast poprzedni raz Puchar Polski dla Legii odbierał będący wtedy kapitanem Aleksander Vukovic. Serba przeszło na Chorwata. Marcin Sasal to człowiek, który na pewno wiosną ma zdecydowanie najmniej chyba w naszej ekstraklasie powodów do zadowolenia. Tylko jedno zwycięstwo od 11 kolejki. To jest naprawdę nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że nawet w paru ostatnich kolejkach rundy jesiennej, Kaziu, to Korona mogła atakowała pozycję lidera, czy też wygrywając mogła wyprzedzić Jagiellonię wtedy. Tak, na pewno apetyty wzrosły. Korona grała bardzo dobrze na jesień i te apetyty były bardzo wysokie. Natomiast tak naprawdę jest to zespół, który może wygrać z każdym. To ma w swoich szeregach niezłych zawodników i myślę, że dzisiaj pokażą dobry futbol na Łazienkowskiej. No to zaczynamy. Ten mecz rozpoczną goście. Jest Edi Andradina. I Andrzej Niedzielan. Oni to spotkanie zainaugurują. Jeszcze czeka Adam Leczmański. Na co? Nasz sygnał prawdopodobnie. 25. kolejka Ekstraklasy. Zaczynamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych pierwszych minutach. Na pewno będzie słychać trenerów, którzy będą kierować drużyną z boku. Przynajmniej jeżeli by chcieli, to dzisiaj by ich było słychać. Piłkarze by dużo słyszeli na boisku. Prawa strona boiska, Manu. Ruszył Żyro. Zastanawiam się, ten doping, który słyszymy, to czy on dobiega za stadionu? Tak, zdecydowanie ze stadionu. Na ulicy jest bardzo dużo kibiców Legii Warszawa i przez cały mecz mają dopingować swój zespół. Tak samo ma być zresztą w Poznaniu. Nie jest tak cicho. W Poznaniu jutro. Zaczynają ten mecz. Zaczynają teraz grę goście Markiewicz z Hernanim. Po raz pierwszy taka para stoperów w tym sezonie w barwach Korony. Przed nimi Aleksander Vukovic. On z kolei po raz pierwszy gra przeciwko Arielowi Borysiukowi, czyli chłopakowi, którego wprowadzał do ligowej piłki, który sam mówi, że a co jest dla niego wzorem. Tak, wydawało się, że Korona w tej chwili chce pograć sobie w środku pola piłką, utrzymać się przy piłce, zepsuli tą piłkę i Legia na to czekała, żeby prowadzić właśnie jednym podaniem, prowadzić napastnika w strefę ataku Legii. No, ciekawy jestem, jak zaprezentuje się Michał Żyro. To będzie piłkarz taki osamotniony z przodu, który będzie musiał grać też tyłem do bramki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak jest na początku ustawiony.
Lewa strona boiska, Kiełbowicz, za którym na pewno też tutaj za takim Kiełbowiczem, jaką prezentował dyspozycję w rundzie jesiennej, kibice tęsknili. Wukowicz prostopadła, piłka do Niedzielana. Niedzielan, Komorowski nie przepuszcza tego zagrania do żadnego z piłkarzy Korony. Manu walczy przy linii bocznej z Lisowskim. Wydawało się, że Niedzielan dostał dobrą piłkę od Wukowicza. Mógł sobie ją przyjąć trochę może za bardzo za światłem bramki, ale mógł sobie ją lepiej przyjąć i spróbować uderzyć. Próba rozegrania tej piłki tam brzydko przy linii bocznej, szybko wrzucona i broni Skaba. To trzeba zakwalifikować jako strzał na bramkę. Taka nieprzyjemna piłka Lisowski. Lisowskiego, taki jeszcze piłka zrobiła kozioł. Chciał po prostu wstrzelić ją na wysokość 5 metra bramki Legii Warszawa. Może się odbije od kogoś, może ktoś tam by przypadkowo uderzył. Za nami. My tylko dodajmy, że w Chorzowie w zakończonym pierwszym spotkaniu tej kolejki padł remis 2-2. Tam po bramce Grzyba ruch prowadził, wyrównał Traorę w 85 minucie. Jankowski strzelił gola na 2-1, a mimo wszystko w 90 Wilczek wyrównał. A więc podział punktów przy Cichej. Zobaczmy, jak będzie dzisiaj przy Cichej w Warszawie. No. Urazu doznał Komorowski, biorąc pod uwagę pecha Astiza i Czoto sprzed paru dni, to oj, nie wiem, czy to nie jest wybity bark. Tak, dostał chyba w biodro, wydaje mi się, z Lechem. Zderzył się biodrami, no i Komorowski w ten czulszy pół dostał. On bardziej to... No nie, to tak, rzeczywiście zbyt chyba oceniłem ten bark. Wydawało mi się, że przez moment, że tam trzyma się w tej okolicy Komorowski. Tak, ale na początku Korona widzimy, że tutaj się przygotowuje do pressingu takiego już na połowie Legii Warszawa. Na razie to ani Legii, ani Koronie za dobrze nie wychodzi. Na razie to są takie próby, jeszcze jakie badanie przeciwnika. Zwycięstwo nad Widzewem przyszło po fatalnej serii Macieja Skorży. W 6 meczach 1 remis i 5 porażek. Miał być komplet punktów przed własną publicznością w 8 meczach wiosennych. Już wiadomo, że ten bilans wypada kiepsko, bo 5 meczów Legia u siebie grała, wygrała tylko 2. Jeden zremisowała. Na pewno w tej końcówce, właśnie w tych 6 ostatnich meczach, chciałoby się widzieć Legię, która gra w jakiś sposób powtarzalnie, czyli coś, co stworzył trener Skorża w tym zespole, żeby była jakaś właśnie wizja tego, co trener akurat chciał wypracować, żeby to teraz wyszło, bo na pewno do tej pory Legię oglądaliśmy, na pewno nie taką, jaką chcieliśmy oglądać. Były to zrywy różne. Ja 2, może 3 mecze dobre Legii oglądałem, natomiast resztę meczów była niestety słaba. Irseo do Markiewicza. Golański szybko stara się teraz grać Korona i gra szybko i dokładnie. Niedzielan. Tak, to jest fajne, drużyna gra z pierwszej piłki. Ta piłka szybko się przesuwa. Można rozklepać przeciwnika wtedy. Lech, z przodu tam ruch zrobił Korzym. Jeszcze raz pokazał się Korzym, ale nie dopiero teraz skierował do niego piłkę Wukowicz. Korzym utrzymał się przy piłce. Dolański. Jeszcze raz Korzym. Za chwilę Komorowski chyba wróci na boisko. Golański, lewa noga, gdzie Skaba broni drugi strzał w tym meczu. Ale sobie teraz Korona pograła naprawdę długo. Długo pograła sobie i to blisko 16. Widzieliśmy na 25 meczu, sobie wymieniała piłkę. Legia właściwie tak apatyczne nie trochę. Bez takiej agresji, bez próby odbioru piłki. Manu i Żyro. Do tej pory epizody tylko w Ekstraklasie. Ale ładnie odebrał piłkę. Manu walczył i był faulowany. No myślę, że to jest taka pozycja Kiełbowicza, który będzie taką piłkę wchodzącą wrzucał. Tam jest szansa na to. Wiemy, że Kiełbowicz naprawdę dysponuje bardzo precyzyjnym, dobrym uderzeniem. Tego na pewno Legii brakowało we wcześniejszych meczach, gdy on nie grał. Dużo asyst jesienią. Te stałe fragmenty gry to była podstawowa broń Legii. Zobaczymy, w jakiej formie jest Kiełbik po powrocie do gry. To jakiś wariant z dwoma piłkarzami zbiegającymi z powrotem. Kiełbowicz za nisko.
Powalczy jeszcze Żyro. Ale i będzie out. Teraz Żyro. Widzieliśmy, zasłonił się ciałem, widzimy, nie został dotknięty przez juniora. Natomiast to dośrodkowanie Kiełbowiczowi zdecydowanie nie wyszło. I teraz jest lepsza zdecydowanie wrzutka w pole karnym. Tutaj straszył Kucharczyk. Rzut rożny z przeciwnej strony boiska. Oj, te wszystkie didaskalia będziemy tutaj dokładnie słyszeli. Kucharczyk nie ruszył do piłki, stał, czekał po prostu, gdzie ta piłka zostanie uderzona. Jeżeli by szybciej ruszył, być może wyprzedziłby obrońcę Korony. No i popatrzmy, Kiełbowicz, odchodząca piłka. Troszeczkę za nisko, nie przeszła tutaj przez pierwszego gracza Korony Golańskiego, który stał przed bramką. Kiełbowicz, Kucharczyk. Ostatni dotknął piłki legionista. Od 7 do 13 kolejki Korona była wiceliderem Ekstraklasy, ustępując tylko Jagiellonii, a Legia wyprzedziła Koronę dopiero na pół metku, dopiero w 15 kolejce rozgrywek. No ale od tamtej pory to na równi pochyłej znajdują się Kielczanie, na równi, która doprowadziła ich do 12 miejsca na tę chwilę. Tyle, że do Legii, która była na miejscu 5 przed tą kolejką, traci tylko Korona 4 punkty. Edi, przy nim Borysiuk, który wydawało mi się w pierwszym momencie, że tę piłkę wybił czysto, ale jak widzimy teraz, przepraszam, Brazylijczyka za faul. O, tak troszkę podkopywał Ediego Ariel Borysiuk. No dobrze, Lisowski próbował zgrać tę piłkę do Niedzielana, Hernani. Takie można odnieść wrażenie, że zdecydowanie częściej przy piłce jest Korona. Nowkiewicz, teraz wyżej wyszedł Cabral. Tak, ale zobaczmy, podejście właściwie jednego Cabrala wystarczyło do tego, żeby Korona straciła tą piłkę. Piłkarze powinni bliżej tutaj podejść do rozegrania tej piłki. Jeden zawodnik nie może spowodować tego, że drużyna przestaje gdyby ją kontrolować. Cabral, Kiełbowicz, Kucharczyk. Próba przeniesienia gry, bardzo dobra na prawą stronę Manu. Było to ryzykowne, można było tą piłkę przejąć, ale udało się Legii. Gol przed polem karnym, oj, ale strzał bardzo nieudany. Przerzucić nawet tę siatkę za bramką to mało chlubne. Jeszcze raz Janusz Gol. Tak szybciutko jeszcze chciałem coś powiedzieć o tym, o Cabralu, bo tak wszyscy sobie troszeczkę dworują z tego powołania do reprezentacji Argentyny. Ale ja sobie przejrzałem skład tej Argentyny. No, musimy sobie zdawać sprawę, że Argentyna, tak jak troszeczkę na przykład jak Hiszpania, to potrafi wystawić trzy naprawdę mocne składy. I tam jest wielu świetnych piłkarzy, między innymi z Ligi Hiszpańskiej, których mogą Państwo w naszych relacjach podziwiać co tydzień. I to nie w byle jakich klubach, więc naprawdę jest dobre towarzystwo. To, że nie ma Messiego, Teveza, Lavezziego, to wcale nie znaczy, że to jest zła drużyna. Tak, ta Cabral na pewno jest zaskoczeniem, tym bardziej, że w Legii nie grał, nie prezentuje się dobrze. Wszyscy liczyli na to, że będzie to wzmocnienie, duże wzmocnienie. Pamiętam pierwszy mecz z Arsenalem, gdzie ten piłkarz naprawdę pokazał się miał z dobrej strony. Miał dzielić i rządzić, prawda? Strzelił bramkę, no jakby ktoś powiedział, że ten piłkarz nie będzie tutaj brylował w Warszawie, w Legii, no to bym powiedział, że wariat. Natomiast no, okazało się później, że niestety, ale Cabral to nie ten kaliber, chyba nie do tego zespołu. A może się mylę, może jeszcze zaskoczy, może będzie grał. Wyrdoliak, Komorowski, ta na prędce sklejona w Bydgoszczy. Tak, ale takie długie zagranie niepotrzebne, tutaj można rozegrać, tutaj nie ma jakiegoś pressingu takiego, żeby nie można było tej piłki rozegrać. Niepotrzebnie Wyrdoliak tą piłkę długą zagrywał. Zobaczmy, jest dużo miejsca na boisku, spokojnie można tą piłkę rozegrać, piłkarze są od siebie oddaleni o dobry kawał od siebie, dlatego no, dziwię się, że to jest takie tak dużo nerwów w tym rozegraniu. Komorowski.
Długa znów do Cabrala pod pole karne. No ale tu Cabral sam, nawet dysponując niezłymi warunkami fizycznymi, to do kogoś on tutaj miał tę piłkę zgrywać. Tak, to jest taka piłka fajna dla obrońcy. Wolno lecąca, można sobie fajnie wyjść w powietrze i spokojnie wygrać pojedynek z napastnikiem. To nie jest gra Legii, to tak nie powinno się grać. Wcześniej w Doliach, teraz Komorowski, długimi zagraniami to na pewno się sytuacji nie stworzy. Tak troszeczkę ten mecz wygląda na i układa się na 0-0, ale mogę Państwu powiedzieć, że Legia jest jedynym zespołem w tym sezonie w Ekstraklasie, która nie miała wyniku bezbramkowego. Uwaga, zablokowany strzał Michała Żyry. Manu. Brdoliak. Najskuteczniejszy strzelec Legii, co podkreślam dość często, co też jest mało jakieś budujące, bo on ma 5 goli, z czego 4 z rzutów karnych. Tak sobie patrzę na Żyro, na zawodnika Legii Warszawa. Dzisiaj właściwie ma szansę, żeby się pokazać z dobrej strony. Tutaj nie ma jakiegoś na pewno usztywnienia. On czuje się dzisiaj jak w sparingu po trochu. Grał już na pewno wiele sparingu z Legią Warszawa. Nie ma publiczności, nie ma takiego stresu. Może pokazać swoje umiejętności. Faul Rzeźniczaka. Tych piłkarzy z Legii, którzy są na boisku, Rzeźniczak jest jako jedyny zagrożony kartką 8 już. Żółtą kartką w tym sezonie. Korzym. Razem czysta interwencja Kiełbowicza. Faulował w środku Wukowicz. Nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Komorowski. Kiełbowicz, Cabral, ładnie tutaj wyszedł Golański. Ale próba takiego zagrania z pierwszej piłki godna pochwalenia. Wukowicz. Powiedział, jak będziemy ścierać się na boisku z Borysiukiem, młodemu na pewno noga nie zadrży. Na to wychodzi Wukowicz. Krótko do Ediego. Edi. Temu Edi Andradina. Tu na tym stadionie debiutował w naszej Ekstraklasie w takim marcowym, rozgrywanym w śniegu meczu Legia Pogoń Szczecin. Dla Pogoni zupełnie nieudanym, no ale Edi, pamiętajmy, niedawno stał się najlepszym w historii Ekstraklasy obcokrajowcem pod względem strzelonych goli. 41 bramek. Trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę mocny punkt korony. To jest piłkarz, który jest bardzo solidny. On grał już wiele lat na dobrym poziomie. Lisowski Edi. Przedzony przez Wrodoliaka. Prawa strona boiska, Rzeźniczak i Manu. Biega pole karne Kucharczyk. Manu, dobre dośrodkowanie. Ta piłka ładnie odchodziła, dość płasko. Wybił ją Markiewicz i poprawił tę interwencję Jacek Markiewicz. Teraz troszeczkę tempo podkręciły oba zespoły. Jest gra dosyć płynna. Nieudane zagranie Diego Wrodoliak. Dobrze się tak, ustawił. Tak, po raz kolejny. Tak, dobrze się ustawił. Niedzielan krzyczał do tego, proszę, czekaj. Krzyknął mu, że teraz. Natomiast Wdoliak naprawdę dobrze się ustawił. Golański. Też chciałem przypomnieć, że to jest były pianista. Kiełbowicz. Borysiuk. Posiadanie w pierwszym kwadransie, ono się troszeczkę wyrównało. Cabral. Komorowski, on teraz ma tutaj dużo miejsca na włączenie się do akcji. Jest teraz asekurowany przez Borysiuka. Komorowski, no. Ale zepsuł tą piłkę. Wcześniej miał Kiełbowicza, mógł mu zagrać, chciał jeszcze. Nie wiem, oszukać, ściągnąć do środka innych piłkarzy Korony Kielce, żeby Kiełbowicz miał łatwiej. Nie udało się w tej sytuacji. Rozpoczyna Małkowski. Walczył Cabral. Golański. Hernani.
Wukowicz. I znów Korona stara się piłkę poszanować, pograć trochę dłużej. Tak, mieliśmy już takie ze dwa fragmenty w tym meczu, w których to Korona dzięki takiej grze potrafiła się przedostać pod pole karne Skady. No tak, ale Legia nie wyciąga wniosków. Zobaczyła, co jej dało piłkę. Wyjście właśnie Cabrale, podejście takie pressingiem i Korona straciła piłkę. Szkoda, że tego nie powielają. Drużyna powinna się przesunąć w tej chwili, już na połowę szybciej Korony Kielce i tu spróbować odzyskać piłkę. Jak się odzyska już na swojej połowie w obrębie swojego pola karnego, wtedy nic groźnego drużynie się nie stanie. Natomiast tutaj właśnie to jest duża szansa na to, żeby jednym podaniem uruchomić napastnika i stworzyć akcję. Doliak. Razem tak. Zobaczą Państwo to określenie. Napałem do przodu. To na pewno nam gry nieuatrakcyjni. Manu, środek, Borysiuk. Teraz Ariel Borysiuk już tam jest atakowany przez Lecha. Ładnie Legia przeszła tę środkową strefę boiska. Żyro, Manu nie zdecydował się na dośrodkowanie od razu z pierwszej piłki. Przechował tę piłkę na skrzydle. Manu. I piłka w bramce, ale wcześniej gwizdek sędziego, faul Janusza Gola. No nie wiem, chciałbym to jeszcze zobaczyć. Tam widziałem obrońca Goleński też się odpychał. Nie wiem, zobaczmy to, czy tutaj faktycznie sędzia musiał gwizdnąć. No widzimy tą rękę, ale... No tak, to ujęcie też nie było najważniejsze. No nie wiem, czy akurat tak chłopnął Goleńskiego, że on musiał tak odskoczyć tutaj. No myślę, że to jest kontrowersja. Obrońca nie może się tak odpchnąć, ale tutaj się opłaciło. Niedzielan. Faulowany Andrzej Niedzielan. To jest blisko pola karnego. Wejście Komorowskiego. Tak, zdecydowanie piłki. Nie trafił w piłkę tutaj wcześniej. Nawet jak tam może tą piłkę dotknął, chociaż nie widziałem tutaj, żeby tą piłkę dotknął, to wcześniej były nogi Niedzielana. To jest dobra sytuacja dla Ediego. Tak, na lewą nogę. Może trochę za bardzo tutaj do boku jest. Na pewno ma mieć jakieś 5 metrów do środka tą piłkę ustawioną. Ale ma dobre uderzenie. Może próbować. Edi. Dawaj. Mur na pewno jeszcze za blisko. Na pewno arbiter to skoryguje. Tak, tu jeszcze myślę, że dwóch, trzech piłkarzy Korony Kielce przydałoby się przedłużyć ten mur. Tu Edi nie będzie najprawdopodobniej wrzucał. Tam w polu karnym myślę, piłkarze mogą się mniej przydać. Popatrzmy, Edi, 20 minuta nad poprzeczką. Pierwsza próba Ediego, który to już dość dawno bramki nie strzelił. W tej kolejce udało mu się to po raz ostatni. Spieszy się zbytnio Wojciechowi Skapie. Kowicz, Borysiuk i Gol zamknęli tutaj tę strefę w środku. A po Legii przede wszystkim widać, że jest to zespół, który gra pierwszy raz w takim zestawie. Na pewno tak. Tutaj to rozgrywanie jest trochę takie ślamazarne. Drużyna nie bardzo ma koncepcję, jak tą piłkę rozegrać. No, tutaj aż się prosi podejść pressingiem jednemu i drugiemu zespołowi, zaatakować obronę. To będą długie piłki, rzucane jest szansa na przechwycenie. Natomiast i Legia i Korona robi to bardzo źle, tak zachowawczo czekają na ten odpowiedni atak. Natomiast tu można atakować od razu, jak tylko piłka od bramkarza pójdzie do pierwszego obrońcy. Ale Żyro fajnie teraz tą akcję zrobił. Uwaga, Żyro w polu karnym. Żyro! Żyro! Małkowski! Wydawało się takie ślamazarne ruchy ma Żyro, natomiast naprawdę bardzo skuteczne. I to była dobra akcja w jego wykonaniu. Gdyby jeszcze z pierwszej piłki tam do Manu zagrywał, to byłoby naprawdę świetne w jego wykonaniu. No, Michał Żyro tak 20 minut potrzebował, żeby się rozbujać. Ale jak się bujnął, to mieliśmy naprawdę fajną akcję. Zakończoną strzałem. Coś takiego w tym meczu zaskakującego w tym momencie przy zagraniu Żyry. No, żaden piłkarz jak gdyby
nie widzieliśmy, żeby mógł zrobić jakąś taką fajną akcję. Żyro tu, proszę bardzo, fajnie zagrał. Doliak do Cabrala. Cabral, Żyro na pierwszym słupku. Nie przeszła ta piłka zagrana przez Alejandro Cabrala. Nie przeszła też po raz drugi. Będzie rzut rożny, natomiast Golańskiemu ta druga centra nie będzie się najlepiej kojarzyła. Tak, ale od takiego technicznego piłkarza jak Cabral. A zaraz złapie. Właśnie oczekujemy technicznych zagrań. Tutaj zobaczmy to zagranie Żyry, naprawdę bardzo fajne. I była szansa tutaj w tym momencie zagrać. Nie widzimy całego planu. To niepotrzebne przyjęcie, bo z pierwszej piłki Cabral wchodził tam. O, widzimy w tej chwili. Manu pojawił się. Do pustej wjechał bez piłki. To jedno przyjęcie było niepotrzebne, bo byłaby to piękna akcja. Myślę, że zakończona bramką. Ta sytuacja jest, no ja nie wiem, czy Goleński tak odpadł od gola, żeby aż tak się przewracać. Ta centra była dość nisko, ale została wybita przez Lecha. Kiełbowicz. Jeszcze jedna wrzutka. Teraz popracował Hernani. Gol, powrót Ediego. Hernani na uwolnienie. I Borisiuk. Teraz przewagę zyskuje Legia. Chyba zagrania do Kiełbowicza. Niepotrzebnie. Widać było, że tam już jest ciasno, tam już nie ma szans na piłka przejść. Borisiuk próbował na siłę jeszcze uruchomić Kiełbowicza. Więcej tutaj na Legia musi z pierwszej piłki, bliżej bramki, jakoś tak wejść w ten mecz, bo na razie to tak ciężko widzimy te akcje stwarzać Legii Warszawa. Zresztą Koronie jeszcze ciężej. Borisiuk. Ale fajne w tej krybicie. Tak, Manu zbiegł tutaj na lewą stronę, troszeczkę gubiąc obrona, opanował piłkę Manu, lewa noga nie za bardzo, prawą Małkowski wyłapuje to dośrodkowanie. Był tam pod bramką Kucharczyk, ale piłka była poza jego zasięgiem. Manu jest takim zawodnikiem, że te ostatnie podania do grania nie są zbyt dobre, ma problemy z tym. Często jak gdyby no, niedokładnie to ostatnie zagranie nie wychodzi po prostu. Ciężko to uwierzyć, ale Korona jest jednym z lepiej grających zespołów na wyjazdach, a jedynym, który ma lepszy bilans na wyjazdach niż u siebie. No, dlaczego mówię, że ciężko w to uwierzyć? Bo od dawna już jakichś takich sukcesów Korona nie odnosiła, z wyjątkiem tej wygranej we Wrocławiu. Natomiast Korona przede wszystkim z pierwszych 5 meczów w tym sezonie na wyjeździe wygrała 4. I z tego się uzbierał ten bilans, łącznie aż 5 wygranych meczów na boiskach rywali. Jako, przypomnę, jako jedyny zespół ma tych zwycięstw więcej poza własnym stadionem niż u siebie. Tak, dobra jesień Korony na pewno o tym zadecydowała. Początek przede wszystkim, tak, do 11 kolejki. Tak, dużo nagrała i na wyjeździe dobrze, u siebie dobrze, złapała dużo tych punktów. Natomiast ta wiosna jest naprawdę w ich wykonaniu słaba. Żeby nie powiedzieć paskudna, ostatnich tam 13 meczów, jedno tylko zwycięstwo. To nawet w tej, mimo wszystko pozwala w tej płaskiej lidze zachowywać szanse na europejskie puchary. Do której Korona traci raptem 5 punktów. Ten tydzień ma zdecydować właśnie o tym, o co Korona będzie grać. Mówił o tym trener Sasal. Ale w zasadzie ten tydzień to będzie decydować w większości klubów w naszej ekstraklasie, o co będą grać. Kto po prostu w ciągu tych 10 dni w zasadzie zdobędzie najwięcej punktów, ten ma dużo szansę, aby cieszyć się z dobrej pozycji na koniec sezonu. Tak, aż prosi się podejść tutaj właśnie więcej piłkarzy Legii Warszawa, żeby właśnie zmusić Koronę Kielce do tego, żeby wybiła tą piłkę, żeby szybciej mieć tą piłkę i jeszcze fajnie było, jakby tą piłkę odzyskali na połowie Korony. Edi. Dobrze w tej chwili. To jest prawo na Koronę. Rozegranie, które już tutaj Korona parę razy próbowała. Lisowski przepuścił tę piłkę. Chyba to nie był najlepszy manewr. Tam miał za plecami Rzeźniczaka. Spokojnie obrońca Legii tę akcję Korony przerwa. Na pewno Lisowski poza początkiem, gdzie wstrzelił tą piłkę z lewej strony, mniej widoczny. Na pewno brak Sobolewskiego w tym meczu też jest widoczny. Faulu uznał arbiter Korzym. Korzym ma piłkę na lewej nodze. Odskoczyła mu starcie z Werdoliakiem. Głośno krzyknął Werdoliak. A szkoda, bo to mógł uruchomić Niedzielana. Tam Niedzielan czekał, czaił się, kiedy Korzym mu tą piłkę zagra. Była szansa do tego, żeby ją lekko dziurnąć między dwoma piłkarzami Legii Warszawa. Może wtedy Niedzielan wyszedłby na dobrą pozycję.
Jeśli chodzi natomiast o grę zagrożonych kartkami w Koronie, to jest ich aż trzech na boisku i to są Korzym, Lech i Niedziela. Komorowski. Na razie 12 wrzutek Legii w tym spotkaniu, tylko jedna w wykonaniu gości Dirceu. Oj, szkoda zdrowia Rzeźniczaka. Chyba z 50-60 metrów przebieg, to już widać było, że do tej piłki nie dojdzie. Niepotrzebnie się męczył w tej sytuacji. Komorowski źle tą piłkę zagrał. Dirceu na lewej obronie Korony. Już coraz mniej takich kibiców, co pamiętają, że to był kiedyś Dirceu. Był taki piłkarz w Brazylii, to był naprawdę piłkarz wybitny. Cabral przerzucił tej piłki do Kucharczyka. Żyro troszeczkę się spóźnił z tym zagraniem, przeszkodził mu Lech. Ale widzimy, że Żyro to nie jest taki napastnik właśnie wysunięty. To jest piłkarz, który schodzi też drugą linię, wychodzi do zagranej piłki. Przez to dezorientuje obrońców Korony Kielce. Piłka wypowicia. Zderzenie Borysiuka z Edim i troszkę chyba ucierpiał Ariel Borysiuk. Jest to jakieś krwawienie z wargi. Dlatego konieczna jest interwencja poza boiskiem. Golański. No, bardzo ryzykowna to była. Tak, ale zdążył Hernani. Tyle, że wybił piłkę pod nogi Gola. Lech. Wukowicz. Lech do lewej strony. Dał się złapać na spalonego Edi. No ta akcja miała szansę się powieść tam. Edi znalazł się na lewej stronie i wiem, że dobrze potrafi dośrodkować. Tak zrobił, no ale to już było po tym, jak sędzia pokazał spalonego. No właśnie. Takie starcie, nawet przypadkowe, jak robisz taka ranka, to w tym miejscu trafi ona. Dobrze. Porządnie krwawić. Dobrze w tej chwili Korona. Wukowicz podszedł do Komorowskiego. Trzeba robić jak gdyby presję już na obrońcach, gdzie druga linia jest wysoko. Piłkarze Legii Warszawy chodzą wyżej, są pokryci. Wtedy właśnie trzeba zaatakować Wukowicz obrońców. Nie przepuścił tej piłki Wrdoliak do Ediego. Cabral, zupełnie nieudane podanie. Korzym. Dobry ruch tam zrobił Lech, ale Korzym tutaj zaplątał się w pojedynek z Cabralem. Dobry odbiór Argentyńczyka, który teraz odpuszczony zupełnie. No tak, ale to jest takie drugie zagranie właściwie w ciągu jednej minuty. Jedno złe, drugie jeszcze gorsze. Cabral no musi pokazać coś więcej. No, nie wiem, czy stać go na to, czy nie stać go na lepszą grę, ale to jest piłka środka pola, który powinien rządzić i dzielić. Już jak słaby jest w defensywie, bo wszyscy wiemy, że to nie jest piłkarz, który potrafi odebrać piłkę, to przynajmniej te piłki do przodu, te pasy do przodu powinny być dobre w jego wykonaniu. Kiewicz miał dużo czasu na to, żeby zagrać tę piłkę dokładnie. Korzym, Niedzielan, pokazuje się Lisowski. Gol wpada na Niedzielana, przy wielkiej korzyści zastosował arbiter Wukowicz. Wypychany Aleksander Wukowicz. No i wypchnie też poza boisko. Teraz Da Silva źle mu wychodził, powinien mu odejść do tyłu, a mu szedł za plecy, gdzie Wukowicz był przy linii. Ciężko było Wukowiczowi coś z tą piłką zrobić. Dzień dyskusji Adam Leczmański dopatrzył się tutaj faulu legionisty
Widzimy, Żyro wymienił się z Kucharczykiem. Teraz Żyro tutaj z lewej strony, jest to piłkarz lewonożny. Natomiast to jest taki, on dobrze prezentował się tutaj na początku, właśnie jak był takim wolnym elektronem, wchodził sobie do środka, odbierał te piłki. Żyro, młody chłopak, jak jako się rzekło, właśnie zdaje maturę. Mam wrażenie, że on urósł przez ostatnie półtora roku. Urósł piłkarsko. Urósł fizycznie przede wszystkim. Ale no nie na tyle często go, żeśmy widywali na boisku, że może to autorytatywnie stwierdzić. Coś warunki fizyczne ma bardzo dobre. Werdoliak. Teraz okres bardziej statycznej gry. Tak, no to się powtarza. No nie wychodzą piłkarze do gry. Werdoliakowi druga linia. Teraz jest szansa. Trzech na dwóch. Pędzi Lisowski, w środku jest Lech, do niego piłka, wychodzi Skaba, Lech 1-0 po bramce Grzegorza Lecha, Korona obejmuje prowadzenie w Warszawie, piękna kontra. Ależ piękna kontra, idealnie tam z lewej strony Lisowski zagrał w odpowiednim momencie, wyczekał właśnie ten moment, w którym mógł zagrać tą piłkę do Lecha, zagrał ją idealnie, no Korona wykorzystała świetnie tą kontrę. Wcześniej widzieliśmy zagranie takie Werdoliaka. Nie miał komu rozegrać tej piłki. Strata i poszła szybka kontra. Brawa za tą akcję dla Korony. No jest kołyska, zaraz się dowiemy dla kogo. Tylko chyba słabo logistycznie tutaj Korona. Nie wiedziałem, gdzie jest kamera, bo zrobili tą kołyskę jakoś tak nie wiem do czego. Patrzymy. Wspaniałe uderzenie Grzegorza Lecha. Piękne uderzenie, piękna bramka. Tam jeszcze tą piłkę wyprzedził. Duża zasługa Andrzeja Niedzielana, który tam właśnie ślizgiem wszedł, wywalczył tą piłkę. Niemalże na środku boiska i z tego poszła właśnie ta świetna kontra. Brawo, zobaczymy jak Legia zareaguje w ostatnim meczu Pucharu Polski. Widzieliśmy, że Legii bardzo ciężko szło, jeżeli przegrywała 1-0, nie kleiło się. Dopiero ta bramka ich ożywiła. Grzegorz Lech. To jest, proszę Państwa, jego druga bramka w Ekstraklasie. Uwaga, skakał Żyro. Ale tę pierwszą strzelił w barwach Stomilu Olsztyn w sezonie 2001-2002. No to naprawdę bardzo, bardzo długo musiał na tego drugiego gola popracować. Co by nie powiedzieć, to tutaj piłkarsko lepiej prezentuje się Korona. To Korona kilka razy, ze 3-4 razy spróbowała tak z pierwszej piłki pograć na jeden kontakt. Legia na razie tego nie gra. Manu. Kucharczyk. Teraz on z prawej strony. Cabral. To było za proste, żeby przeszło. Ale i będzie mieć rzut rożny. Błąd Da Silvy w obronie. Patrzył, gdzie ta piłka będzie zagrana. On nie powinien zwracać uwagi na to, gdzie jest rzeźniczak w tej chwili. Człowiek Legii, który włączył się prawą stroną, powinien zawęzić. Piłka była na środku, zejść do środkowego obrońcy. Wtedy ta piłka prostopadła by nie przeszła. A tak Hernani dobrze się zorientował, dobrze zasegurował tą piłkę. Oglądamy to dośrodkowanie. W 36 minucie piłkę zagrywać pole karne będzie Kiełbowicz. Na pierwszym słupku Żyro, za jego plecami Sołtek Komorowski. Gol Werdoliak i gol! Tak trochę był pod piłką, jakby za wcześnie wbiegł pod bramkę. No mają trudną sytuację, bo tam była ta piłka przegłówkowana jeszcze przed Korzyma. Ciężko był tą piłkę uderzyć. Mamy potwierdzenie. Grzegorzowi Lechowi urodził się w styczniu synek właśnie i to dla małego Antosia bramka. Gratulacje z obu okazji. Kucharczyk. Ładnie tutaj ograł Golańskiego. Kucharczyk. Ma miejsce na dośrodkowanie, no ale co z tego, że tę pierwszą fazę rozegrał kapitalnie, skoro potem w tak prosty sposób to zepsuł, niewiele lepiej spisał się też Kiełbowicz. Brawo w dolie, dobra asekuracja. Widział to, że tam będzie piłka zagrana do Niedzielana.
trzecia bramka strzelona przy Łaziątkowskiej przez Koronę, te dwie poprzednie w tym szalonym meczu, który Legia wygrała 5-2. Dobre prostopadłe zagranie od Kucharczyka do Manu. Manu, przed nim Dirceu. A cóż to było? Kolejny raz złe ustawienie da Silvy. Nie widzę go tam na tej lewej obronie. Popełnia dużo błędów w defensywie. Kucharczyk. Takie wejście Lisowskiego bez głowy trochę. Wydaje mi się, że to bardziej on agresywnie wszedł. Zatrzeszczało, ale to może bardziej ochraniacze. Tak, taką mamy nadzieję. W takich sytuacjach właśnie łapie się ciężkie kontuzje, bo to dwie siły spotykają się. No i chyba Rzeźniczek bardziej ucierpiał na tym starciu. Szybciutko sprawdziłem, oglądamy bramkę Grzegorza Lecha 5 maja 2002 roku, a więc niemal idealnie 9 lat temu. Grzegorz Lech w swoim drugim występie w Ekstraklasie strzelił pierwszego gola. Stomil Olsztyn wówczas przegrał w Łodzi z Widzewem 1-4. Dosyć dawno temu. Ale lewą nogą Edi, sprytnie. Chcieliśmy ciężko było złapać krok Ediemu. Bieg tak, nie wiedział jak dośrodkować. Lewą nogą fałszem udało mu się dośrodkować i to nawet bardzo przyzwoicie. Znowu drugi zagranie, naprawdę. Legia gra bez koncepcji. Tutaj nie ma wyjścia, takiej chęci wzięcia ciężaru gry na siebie. Czy to Cabral, czy to gol, czy Borysiuk. Tutaj musi być jakaś taka chęć gry, więcej ruchu, gry z pierwszej piłki. Wszystko jest bardzo przewidywalne. Łatwo się przeciwstawić takiej grze. Można asekurować się, nie dopuścić do tego. Dobre uderzenie! No właśnie. Leandro Cabral. Nie dopuścić do tego, żeby rozegrać, ale strzelać można z daleka. Cabral pokazał, że no ma ten strzał niezły, ale rzadko go używa. W 13 meczach Legia jako pierwsza traciła gola. Z tych 13 meczów 3 udało się wygrać. Wszystkie tu. Wszystkie na Łazienkowskiej. Z Krakowią, z Lechem i z Górnikiem Zabrze. Z kolei Korona Kielce w 10 meczach jako pierwsza zdobywała gola. I 7 z nich aż wygrała. Uwaga! Małkowski, ale szczęśliwie teraz wybił, że nie wprost pod nogi nadbiegającego Kucharczyka. Brawo, Żyro. Druga próba Żyry. To nie była łatwa piłka. Z powietrza uderzył tą piłkę. Dobrze dla niego, że ta piłka ułożyła mu się na lewej nodze, na tej lepszej nodze. Była szansa pokonać Małkowskiego. Na dupie, kurwa! Tak, teraz nam się to ożywiło trochę w środku pola. Więcej walki i Korona i Legia Warszawa. Większe zaangażowanie. 40 minuta dobiega końca. Mano. Dobre zachowanie Kucharczyka, szansa na prostopadłe zagranie do Manu, ale wybrał Żyrę. Żyro jeszcze raz na lewą nogę, bardzo ładnie to zrobił Żyro. Manu źle trafił w piłkę, spadł na tę piłkę, niechcąco ją zagrał ręką. Kolejne, przerwał grę arbitra. Kolejne dobre zagranie Żyry. Dobre dośrodkowanie Golańskiego, to już szuka, wie, że ma lewą nogę, że tam pójdzie. Bardzo prosty sposób, tam troszeczkę za daleko. Manu się tam przepychał, ale to było naprawdę dobre zagranie. Tutaj jeszcze mamy strzał tego zawodnika. Ja myślę, że to jest do tej pory chyba najjaśniejszy punkt. Najbardziej rzuca się w oczy ten piłkarz w tej pierwszej połowie. W poprzedniej akcji miałby pretensję do Kucharczyka, że zagrał, nie spróbował zagrać prostopadłej piłki do Manu. Natomiast druga rzecz, która zwraca uwagę, to że po raz kolejny da się ograć Gulański. Tak, nie radzi sobie. Nie radzi sobie tutaj, gdy Żyro schodzi na tą lewą stronę. Widzimy, że ma z nim problemy. Trzymał tutaj Lech gola za koszulkę. Widział to arbiter. Będzie ostrzeżenie. Brdoliak, Niedzielan, nic nie było. No niepotrzebnie. Niedzielan się teraz przewraca. Nic nie było. Powinien trochę dłużej powalczyć z Brdoliakiem. Próbować wyjść przed niego. Jest szybszy. Natomiast położył się, nie wiem co. Fał chciał wymusić w takiej sytuacji niepotrzebnie. Gol. Kiełbowicz. Pewnie Korona tę
akcję przerywa. Mam wrażenie, że Legii lepiej idzie konstruowanie ataku, kiedy ma troszeczkę, kiedy atakuje bardziej z głębi, kiedy ma troszeczkę więcej miejsca i rozmachu. Natomiast kiedy Korona jest lepiej, gęściej ustawiona przed własnym polem karnym, to tutaj zaczynają się kłopoty. No, no, to jest, może być jakiś uraz Aco Wukowicza. Albo bolesne. O właśnie, tutaj spadał gol. Spadł na nogę rywala i od razu go za to przepraszał. Kiełbowicz. Dobra wrzutka. Żyro i jeszcze brakuje mu doświadczenia w takich sytuacjach. Jeszcze jeden wrzut, ale tym razem inaczej. Kucharczyk. Hernani. Korzym. Lech. Jest szansa na kolejną kontrę. Dobre wyjście. Piątką i po prawej stronie pokazuje się Korzym. Dobre, celne zagranie od Wisowskiego. Korzym. I znów próba przeniesienia i to ładne przeniesienie przez całą szerokość boiska. No ależ ta piłka teraz wędruje z jednej strony na drugą między Korzymem a Dim. Ale teraz tylko niedzielą polu karny był. Nie, nikt nie wszedł z drugiej linii pomóc przy tej wrzutce, czym więcej było możliwości zagrania. Jak koledzy tak ładnie grają, też się prosi, żeby w tej akcji uczestniczyć, a tymczasem reszta patrzyła, ale z oddali. Gabral. Prawa strona, Żyro. Znów pokazuje się do gry Michał Żyro. Żyro w narożniku pola karnego, Żyśliczak, Manu. Ojej, gdzie ta piłka? Jest w boisku? Jest, ale... No to jest największy problem Manu. Po co taki skrzydłowy, który nawet jeżeli wejdzie, jeżeli dostanie się do tej właśnie takiej strefy, w której dośrodkowania są groźne, nie umie tej piłki dośrodkować. Mm-hmm. A później w naszej statystyce to dośrodkowanie się znajduje, prawda? Mówimy, ale piłek wrzucili, no to tak wrzucili właśnie w taki sposób. Powinniśmy chyba tylko jakoś się rozróżniać to dośrodkowanie. A takie, które jeszcze trafią do partnera. Tak jak teraz. Jest szansa, Żyro! Żyro na lewej nodze i Manu znów zły, że nie odegrał mu Michał Żyro. Ale kolejny raz Żyro jest pod grą. Żyro pokazuje się w tych sytuacjach, wychodzi do gry, bierze na siebie ciężar naprawdę chyba najbardziej z wszystkich piłkarzy Legii Warszawa. Lech, daleka piłka do Niedzielana, przy Niedzielanie gol. No ale słabiutko, Niedzielan musi tą piłkę prowadzić, zastawić no, w jakiś sposób. Przewidzieć, gdzie ta piłka spadnie, nie tylko bazować na szybkości w tym momencie. Gabral. Ależ tu mamy dużo miejsca. Jak tu mamy dużo miejsca w środku pola, tu można grać, nie przejmować się, bo tutaj nie ma naprawdę żadnej przeszkody do tego, żeby sobie tą piłkę spokojnie rozgrywać. Edi. Dobrze Kiełbowicz, opłaciło się. Trafiony Golański, który stał, przyglądał się i odbitnie odbiła się piłka od jego nóg. Kucharczyk. Rzeźniczak, minuta doliczona do pierwszej połowy. Rzeźniczak do środka, Gabral. Jeszcze raz Rzeźniczak, ale to jest za bardzo. Legioniści sami zrobili tutaj duży tłok. Uwaga, Gabral 1-1. No proszę, jaka seria! Gol z Widzewem, gol z Koroną tuż przed końcem pierwszej połowy. Legia wyrównuje. Narzekałem na Manu, mówiłem, po co taki pomocnik, który źle dośrodkowuje te piłki. Natomiast teraz taki Manu jest potrzebny, taki piłkarz, który naprawdę zagrał teraz idealnie tą piłkę do wchodzącego Cabrala. Wystarczyło mu tylko dołożyć piłkę głową. Gdyby miał taką większą skuteczność Cabral w takich dośrodkowaniach, na pewno byłby dużo lepszym piłkarzem. Zgubili tutaj obrońcy Alejandro Cabrala. Tak, to takie jeszcze... ta bramka padła po tej sytuacji, gdzie Golański właściwie przyglądał się, patrzył, że ta piłka nie wyszła na aut. Trzeba tutaj też powiedzieć, że Kiełbowicz ma dużo udziału przy tej bramce. To on tym ślizgiem tutaj tu zaczęło się wszystko, tak. Zagarnął. Inaczej ta bramka nie miałaby miejsca, byłby koniec meczu. Dostać bramkę do szatni to jest najgorsza rzecz, jaka może być. O, gdzieś tam Sergio Batista myśli sobie... Dobrze, że go powołałem. Proszę, jaka skuteczność. No tak, zobaczy do gazety. Bramka także pewnie jest w dobrej formie. Za ta gazeta może nas gdzieś tam na dekoderze ogląda. Alejandro Cabral, Grzegorz Lech. To są bohaterowie tej pierwszej połowy.